Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek z poszukiwania wykrywaczem. Jest po sztormie. Jestem w takim miejscu. Jest trochę tych kamieni wszędzie. Morze uspokojone. No i pochodzę sobie tu, może fala coś wyrzuciła. I może będę miał szczęście, no czas pokaże, nigdy nie wiadomo. Jest ciepło, powiem Wam. Jak na styczeń to naprawdę jest ciepło. Wiadomo, jestem tam ciepło ubrany, bo lepiej się ciepło ubrać, żeby było cieplej niż żeby było chłodniej. No i zabieram się do szukania. Może będzie, może nie. Wydmy ładnie podmyte. Zresztą za kilka godzin znowu ma się zacząć kolejny dwudniowy sztorm. Zobaczymy, może coś namiesza. Może coś tutaj w tych kamieniach będzie. Zobaczcie, jakie głazy odkryło. Duże. Dobra, idę szukać. Zobaczcie, tu gdzie woda podchodzi i w glinie dosłownie było, na samym dnie jeden groszyk. No i mam tam jakieś śmieci, to wiadomo, śmieci nie będę filmował. Sygnałów od groma, powiem Wam, żelazo, kolory, przemieszane, no ale może się coś fajniejszego też trafi. I zobaczcie, też w tej ostatniej warstwie, tutaj też w glinie, 10 finingów stare, pruskie. No fajnie, zaczyna się coś dziać powoli. Żarty, bo żarty, no ale sztuka to sztuka. Moje powiedzenie, sztuka to sztuka. No było 10 finiszów. Dobra, idę dalej. Rady boskie, patrzcie, co się dzieje. Jaki kolor. Dajcie, woda podchodzi. Patrzcie. Kurka. Ale jaja. No chyba złoto, kurka, ale czekajcie, patrzę, czy są bicia jakieś. Kurce. No kunsy nie ma. Ale jest. Słuchajcie, może złoto, no zobaczymy. Ale jaja. Czas pokaże, trzeba sprawdzić. Chociaż punsy nie widzę. Ale to jeszcze potem dokładnie na podsumowaniu wszystko zobaczy. Fajnie, warto było chyba wyjść, no zobaczymy. No i zobaczcie, w tej samej małej glinie trafiła mi się taka lupa malutka, z miedzi wykonana, otwierana, no ciekawa rzecz, ciekawa. O, powiem Wam, dużo tu sygnałów, ciężko się kopie, bo kamienie, tutaj woda podchodzi, no ale sygnały są. I to naprawdę, jeżeli tamto się okaże złotem, ten fingiel, no to grubo. No ale widzicie, dużo sygnałów żelaznych, kolorowych, ale da się coś wyłuskać. Ciekawa rzecz, taka ciekawostka. No i teraz na brzegu tutaj łucha od Mausera. No zawsze coś. Mam tych łusek, powiem Wam, kawałków, więc, ale to już na podsumowanie, będę każdego pokazywał. Chciałem Wam coś powiedzieć i pokazać, czemu uważam, że Deus to jest najlepszy sprzęt na rynku, przynajmniej dla mnie. Słuchajcie, bardzo zaśmiecony teren. Chodzę na programie Pitch i słuchajcie, patrzcie, jakie drobinki znajduje Deus. Jest jakaś tam blaszka malutka miedziana, ale słuchajcie, w takim śmietniku jest tak precyzyjny, sygnał był idealny, czysty. No tak Wam chciałem po prostu powiedzieć, że Deus jest naprawdę według mnie najlepszym sprzętem. Miałem w swoim życiu dużo sprzętów. I minelaby, i garety, i smętki, chociaż wiadomo, że smętek to już jest na grubego zwierza, chociaż drobnice też można z nim znaleźć oczywiście. No ale jak już przesiadłem się na
Deusa, to jestem bardzo usatysfakcjonowany i naprawdę Deus jest super wykrywaczem. Nawet w śmietniku nie trzeba mieć snajperki i kopię piękne rzeczy. A ja sobie chodzę dalej po kamyczkach. Fajna pogoda, ciepło. Nie ma dużej fali. A wieczorem idę na bursztyn. A okolica wygląda tak. Przepięknie. I słuchajcie, to jest koniec stycznia. No i oczywiście też takie żelastwa się trafiają duże. A też jest, mówię wam, tak zaświecony tutaj teren. Pełno wszystkiego. I dużego żelastwa, i ładnych kolorków. No jak widzicie, no fajny teren. Wypłukany przez morze. A tam jest jeszcze lepiej, bo tam jest już... Nie ma tych kamyczków, tylko jest sama glina. Tam dalej. Oj, powiem wam, zaczyna coś kropić. No z cukru nie jestem, jak coś to się do lasu schowam. Dobrze, mam kurtkę przeciwdeszczową. No a tu morze nieraz wyrzuca takie ryby. Belona chyba, tak mi się wydaje, młoda. Ale już nie żywa, niektóre są żywe. Ale wrzucają do morza. Jak coś, to mewy sobie zjedzę. Zobaczcie, jaki tu falochron odsłonił. Tylko dziwne, bo falochrony zawsze, co kojarzę, to są do morza. A te są tak tutaj przy linii brzegowej. Bardzo możliwe, że to są stare poniemieckie falochrony. No bo wiadomo, na tych terenach mieszkali Niemcy. Powiem wam, coraz bardziej pada, nie wiem, czy nie będę zawijał zaraz. No zobaczymy. O, tam widzę trochę mew. Może jakiś tam śmieć wyrzuca z bursztynu. Podejdę tam. Ale pada fest, powiem wam, zaniosło się. Więc chyba lasem będę wracał. No ale jeżeli okaże się, że ten sygnet to jest złoto, tylko nie puncowane, no to wypad bardzo udany. Ale i tak się cieszę, że sobie mogę pochodzić, bo w sumie tylko nad morzem chodzę. Ja już będę kończył, powiem wam, coraz bardziej pada, już przymoczony. Fajny spacer, cieszę się, pochodziłem sobie. Więc podsumowanie już potem, jak dojdę do domu, przebiorę się, wypiję ciepłą herbatę z miodem. A zobaczcie tutaj, jaki bunkier PRL-owski. Niedługo już go nie będzie. Woda podmyje jeszcze trochę i spadnie na plażę. Już dużo bunkrów spadło. Oj, proszę bardzo, właśnie tu taki bunkier, który się obsunął i leży sobie tak na plaży. A kiedyś był pewnie u góry. Okej, ja wychodzę. Strasznie pada. Śliska jak cholera pewnie. Glina. Ja już wychodzę do lasu, tam będzie troszkę mniej padać. I idę lasem. Jestem prawie pod Dziwnówkiem, więc do Ukęcina mam troszkę, ale co tam. Świeże powietrze, spacerek. Wysuszę sobie rzeczy i będzie ok. Jestem już na podsumowaniu tego wypadu na kamienie. No powiem wam, szału nie było pod względem, że nie było żadnych monet, innych ciekawych rzeczy. Jedynie co bardzo ciekawe jest ten sygnet. Wiecie co, nie jest on puncowany. Ciekawe czy złoty czy nie, ale to się okaże dopiero po wizycie u jubilera. Jubiler wrzuci go na spektrometr i spektrometr dokładnie powie, czy jest to, jak się to mówi, szajs metal, czy złoto po prostu. Może i złoto małej próby 3-3-3, nieraz nie puncowano złota, no ale to wszystko czas pokaże, więc tak. Wiadomo, śmieci. Tu jest ten sygnet. Tak się on prezentuje. Nie wiem, co o nim sądzić, więc musi być sprawdzony. To jakieś monetki, ale to też jakiegoś tam szału nie ma. No tu jest jedynie te 10 pruskich pfenigów, ale stan agonia, można powiedzieć. Jakieś dwie współczesne groszówki. Tu była jakaś moneta, pewnie pfenig niemiecki, ale już nic z niej nie zostało. Tutaj wiadomo, łuseczki, część łusek. Zawsze się to tam znajduje. I w ogóle na plaży też. Tutaj taka ciekawa lubka była mała, niestety kawałek odpadł tej lubki, no ale co poradzić, tak to bywa. Taka, nie wiem skąd się na plaży widzicie, jakie rzeczy biorą różnego rodzaju. No i tu standardowo śmieć, kapsle, druciki,
aluminium, miedź, żelastwo, no i ogólnie takie tam dziadostwa. Więc tak się prezentuje wypad. Najciekawsze jest to, więc to sprawdzę. Zobaczymy. Jeżeli się okaże złoto, no to piękny strzał. Ale nie wiem, też kolor taki nijaki. Nie wiem, no może złoto próby 3-3-3, ten najmniejszy. Okej, ja Wam dziękuję serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, możecie napisać jakiś komentarz. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was pozdrawiam serdecznie, dzięki za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się i do następnego. Piona, cześć!